Dobra, to niech mi pan tylko wskaże, proszę, na mapie, gdzie są rozgrywki Serie A. U nas na pewno nie. No to gdzie? Niech pan pokaże. Do tego wagi nie przywiązywałem. Naprawdę? No jak pan uważa, gdzie to może być? No. Tylko mi powiedzieć. Tu? No akurat nie za bardzo, bo tu jest Polska. Tu jest, tu są Włochy. Tu są Włochy, gdzie jest bucik. A proszę mi powiedzieć... Siemanko, cześć, czołem, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice po... Jeszcze raz. Siema, siema. Siemanko, cześć, czołem, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. Kolejny raz Katowice i sprawdzimy sobie wiedzę ludzi na temat włoskiej piłki. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, a mam ogromną nadzieję, że tak będzie, zostawcie łapkę w górę. Nowych widzów zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i zajrzyjcie na kanał BetClick Polska, bo tam dalszy ciąg piłkarskiej sądy ulicznej. A już teraz lecimy z tymi piłkarskimi pytaniami. Możesz oglądać i obstawiać mecze piłkarskie w aplikacji BetClick. A takie sformułowanie catenaccio, co oznacza? A nie wiem, co za skrót oznacza. Nie taką mam. Grę defensywną. A tak? Nie, że defensywnie, że tak się bronią bardziej. Obrona? Tak. Pan wygląda na takiego, co się zna na piłce. O włoskiej piłce? Tak, bo startuje... Ale nożnej? Tak. Nie znoszę piłki nożnej. Ale dlaczego? 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 Do mnie na kanale na YouTubie kręcę. Mam taki kanał Zwykły Kibic i właśnie tak sobie chodzę, rozmawiam z ludźmi. To ja jestem niezwykły. No to właśnie o to chodzi. Ja jestem zwykły, pan jest niezwykły. Będzie taki mecz Parma-Juventus. Jaki może być wynik według pana? 2-0 do Juve. No, ciekawie, ciekawie. A proszę mi powiedzieć, a królem strzelców kto będzie? Pio. Pio! Piątek, piątek, piątek! Tutaj zapytam, kto gdzie gra. Jest taki zawodnik Paolo Cozza. No to już jest najwyższa pora, żeby polska drużyna wygrała. Paolo Cozza nie gra nigdzie. A gdzie on gra? Nigdzie. Dobrze, podchwytliwe. Ale jeszcze jest Giuseppe Verdi. Verdi? Nie, nigdzie. Nie ma czegoś takiego. Nie, no jest ktoś taki. Giuseppe Verdi, ale to nie jest piłkarz. Dobrze, a kto to jest? Kompozytor. Pan jest fenomenalny, to na pewno pan wie. Giuseppe Verdi. O kurde, pamiętałem. No. Kiedy ja to słyszał? Argentyna? Nie, nie Argentyna. You know Giuseppe Verdi? I don't know. Oh man, okay. Giuseppe Verdi. Raczej to był skrzypek, a nie piłkarz. Jakby pan miał strzelić, Verdi? O Jezus, no znane nazwiska, ale nie wiem, gdzie on to teraz gra. A gdzie gra taki piłkarz Giuseppe Verdi? Neapoli? Żadnego Polaka pan nie kojarzy. A na przykład Milik? Arkadiusz Milik? No, z tego co wiem, to Milik nie gra we Włoszech, nie? Z tego, a gdzie gra? Nie gra we Włoszech. No to gdzie Milik gra? Nie, w Niemczech nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale nawet jakbym wiedział, to bym nie powiedział. Parma Juventus, to Juventus wygra 3-2. Ale na przykład Arkadiusz Milik. No kojarzę gościa, on więcej wygląda niż gra, kojarzę gościa. Hej, co to za przystojniak? To tylko ja. Stary, podkręcasz mnie. Wchodzi pan do pizzerii we Włoszech i są pizze nazwami klubów nazwane. I na przykład taka pizza Juventus, to co by było na takiej pizzy, jak pan uważa? Juventus. Ile w Serie A trwa pierwsza połowa meczu? Normalnie 45 minut, no nie? Ile trwa połowa meczu w Serie A? Połowa meczu? 30 minut. A jeszcze taki mecz Parma-Juventus? No to na Juventus 3-1. Bo jest Robert Lewandowski, prawda? I mówi się, że on jest niezadowolony tam, gdzie teraz jest. On występuje w Bayernie Monachium. Chcą go do AS Romy kupić. 120 milionów euro za niego oferują. Jak pan uważa, powinien przejść? Nie. Dlaczego? No bo niech będzie tam, gdzie jest. A mój chyba źle nie jest. 120 milionów za niego chcą dać podobno. To zależy, się zgodzi, nie? Bo pieniądze to nie wszystko, nie? Niech idzie! Jak mamy być lepiej, pewnie, że tak. Jak płacą, niech idzie. Proste. 120 milionów euro na niego dadzą, klubowy rekord chcą pobić. Jak pan uważa, powinien iść do Romy, czy nie? Do Romy nie. A pani jak uważa? Że nie. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne, właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Proszę dokończyć nazwy klubów. A jak jest na przykład Inter? No to co może być do Interu? Inter. Kojarzy się mi to. No śmiało, Inter. Interpol? Nie, no to jest co innego. No. Damy radę, na spokojnie. Zaczynamy tak. Lazio. Rzym. Elegancko. Inter. Mediolan. Kurde, super. Atalanta. Oj,
Nie wiem. Bergamo. Lazio. Rzym. Dobrze, a Inter? Mediolan. A Cagliari? Calcio. Dobrze, i jeszcze Udinese? Udinese też Calcio. Pan jest fenomenalny. Jest on pierwszą osobą, która odpowiedziała poprawnie na te pytania. Yes! Jak jest Cagliari? Cagliari, Calcio. A Udinese? Udinese. A też Calcio. A jak jest Lazio? To też? No, czyli jak, Lazio? Calcio. Nie, Rzym. Lazio, Rzym. A, tu taka lekka wkrętka. They will catch you. Two, three. No, wait, no, wait! I moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą piłkarską sondę uliczną. Oczywiście koniecznie dajcie znać w komentarzu, która odpowiedź spodobała Wam się najbardziej. No i cóż, jeżeli odcinek się spodobał, łapa w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!